od 1995 roku ku upamiętnieniu przyjęcia przez Sejm II Rzeczypospolitej 5 lipca 2019 roku ustawy o Policji Państwowej. Z tej okazji co roku czcimy, obchodzimy Święto Policji. I chciałem, proszę Państwa, wszystkim funkcjonariuszom Policji Kowalskiego złożyć życzenia osobiste i zawodowej pomyślności. Dziękuję Wam za to, że pomimo częstej trudności, niedogodności codziennie realizujecie swoje zadania i obowiązki służbowe. Służba w Policji jest trudna, wymaga poświęceń, wyrzeczeń i ryzyku. Wymaga fachowości, profesjonalizmu zawodowego, umiejętności. Często związana jest z narażeniem zdrowia, a czasami nawet życia w trakcie pracy. Dzisiejsi policjanci muszą uzyskać czy wysuwać zagrożeń, przestępczości, przepisów prawa, ale muszą za tym nadążać. Stale podkreślamy tego, mimo tym jest wysiłek związany z pełnieniem tej odpowiedzialnej i niezbędnej służby, stawał się dla Was źródłem satysfakcji osobistej, ale i dodatkowo przyszłości finansowej. Gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji planów życiowych. Akty mianowania i odznaczenia, które za chwilę zostaną wręczone, są właśnie świadectwem nagrodzenia Waszej postawy w wypełnianiu obowiązków służbowych. W tym szczególnym dniu chciałem również złożyć życzenia dla rodziców policjantów, którzy wspierają Was codziennej służby. Dziękuję Waszym rodzinom za wsparcie, dla Was zrozumiałość, przyjemność. Naczelników i przedstawicieli Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Chciałbym w tym miejscu podziękować za ten Wasz policyjny dorobek, wkład i dokonania, z których możemy obecnie korzystać. Chciałem również podkreślić, że nasza służba policyjna, która ma jest dostępna przez samorządy lokalne, państwowe, dużego szczebla. Dzięki temu wsparciu możemy pracować służbę i rzetelnie wykonać obowiązki. Serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom instytucji państwowych, samorządowych za stałą pomoc rzeczową, organizacyjną i wsparcie.